Ten facet stworzył coś naprawdę szalonego ze swojego fotela, czego każdy potrzebuje, ale nikt by na to nie wpadł. Zaczął od odrysowania klapy kibla i wycięcia otworu w skórze fotela, a potem wyrwał z niego piankę. Będziesz w wielkim szoku, co z tego będzie. Trafił na warstwę drewna, której szybko się pozbył, a następnie użył piły do wycięcia desek w środku. Możesz się zastanawiać, dlaczego niszczy swój ulubiony fotel, ale gdy zobaczysz, jak go ulepszył, uznasz, że to było warte poświęcenia. Następnie wierci mały otwór i przepuszcza przez niego wąż, który jest przymocowany do metalu, który przykręca. Prawdopodobnie jeszcze nie wiesz, co robi, ale zaraz wszystko się wyjaśni. Następnie przykręca klapę od kibla do krzesła, smaruje całą pokrywę klejem i z powrotem przykleja skórę. Przykręca zamknięcie klapy i montuje baniak do węża, do którego później nalewa ulubionego napoju. Zostało tylko przykręcić stojak na papier toaletowy i prawie gotowe. W miejsce papieru stawia kieliszek i już nigdy nie musi wstawać z ulubionego fotela. Czy to nie jest genialne?